Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na nasz ulubiony temat, czyli haul z Action, a znalazłam naprawdę bardzo fajne perełki i do tego jeszcze wpadłam do Sinseya, więc będzie uczta. W bardzo dobrych cenach zresztą w Sinseyu znalazłam rzeczy, ale najpierw zaczniemy sobie tradycyjnie od Action. Wpadłam też do Dealsa i nawet kupiłam przepiękną torebkę w kotki, ale najpierw Action, bo do Action wpadłam, bo chciałam zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Szukałam jakichś bombonierek. Niestety zmuszona byłam udać się do Dealsa, bo Action bombonierek takich jak szukałam nie znalazłam, ale znalazłam bardzo fajne gadżety, które można dorzucić jako prezenty. Między innymi świeczki, kule i mydełka i właśnie to Wam pokażę na pierwszy rzut, bo myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, bardzo dobre ceny. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno już widzieliście taki mały przegląd, jak tam byłam, bo zawsze jak zaglądam do Action, to też Wam pokazuję na Instagramie inne rzeczy niż na YouTubie, ale jeżeli chodzi o Action i ten dział ze świeczkami, to mamy bardzo piękne opakowania. Zobaczcie, jaki to jest fajny pomysł na prezent. To jest coś w okolicach do 8 zł. Wzięłam akurat wszystkie trzy kolory, bo były różowe, żółte i takie miętowe. Bardzo pięknie to jest zapakowane. Trzy świeczki, też bardzo ładnie to wygląda moim zdaniem. Tak solidnie. Nie pachnie. Tego w Action wcześniej nie widziałam. Jeżeli widzieliście, to koniecznie dajcie znać. Widziałam trochę więcej, bo pomyślałam sobie, że to jest fajny pomysł właśnie na prezent albo dodatek do prezentu. Myślę, że jest to po prostu bardzo taki przyjemny gadżet, no i też w bardzo dobrej cenie, pięknie zapakowany, więc tutaj w sumie czego chcieć więcej, idealnie. Też na tym dziale beauty znalazłam bardzo fajne zestawy kul do kąpieli, które kosztowały coś około 4,50. Były trzy rodzaje, trzy kolory, właśnie zielony, różowy i fioletowy. I ja też wzięłam trochę więcej, bo znowu pomyślałam sobie, że taki dodatek do prezentu, czemu nie. Pistacjowy zapach, to jest jakiś kwiatowy, delikatny, a tutaj mamy figowy. Zobaczcie, jak to naprawdę pięknie wygląda i nawet takie trzy dać komuś. I to jest prezent poniżej 20 zł. No i w Action też jest dużo mydełek i akurat te wyjątkowo mi się spodobały, bo to jest fajne opakowanie. Też w bardzo dobrej cenie, coś około 6 zł. Duże to jest to mydełko i są dwa rodzaje. Przynajmniej ja dzisiaj widziałam dwa rodzaje w Action i to były takie oliwkowe i lawendowe. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nawet takie kule do kąpieli, mydło i świeczki. Już jest to piękny prezent. Oczywiście, jak byłam w Action, no to nie mogłam nie kupić ręczników papierowych, wiadomo. Ostatnim razem, jak pojechałam do Action, jak tam zawitałam, to okazało się, że nie było praktycznie w ogóle papierów i ręczników, ale teraz wziąłam dwa. No bo z tymi ręcznikami to takie, że one się szybko kończą niestety. Znalazłam też te podkłady dla zwierzaków. One są w bardzo dobrej cenie i w ogóle są bardzo dobre, godne polecenia absolutnie. Są też w Pepco. Te uważam, że są chłodniejsze. Oczywiście to nie są najchłodniejsze podkłady, bo takie super, super chłodne to w aptece można znaleźć, ale za taką cenę jak najbardziej Wam polecam. Ja kupuję je dla świnek. Jeżeli nie wiecie, to ja mam świnki morskie i po prostu łatwiej mi się tak zmienia tą klatkę. Natomiast no, one są przeznaczone oczywiście dla psów i kotów, ale głównie dla psów. Są mniejsze, większe. Lubię ten dział dla zwierząt. Również za to, że oni nie zapominają o innych zwierzętach. Nie tylko są psy i koty, ale są też świnki morskie, gryzonie, są ptaki. Można tam znaleźć dużo rzeczy za bardzo dobre pieniądze. No i co tam jeszcze ciekawego znalazłam? To też Wam pokazywałam na Instagramie na próbę. Nie wiem, czy mieliście, dajcie znać. Kostki Dash do prania. Ja kostek do prania nie używam już, nie pamiętam od kiedy nie używam kostek, bo to są albo płyny, albo proszki, ale skusiłam się. Kostki ostatnio widuję coraz częściej, na przykład w Dealsie też widziałam te kostki. Były trochę droższe, dam im szansę, spróbuję. Folie, worki, papiery do pieczenia, to też tam zawsze w Action kupuję. Kostki do zmywarki, fery, bo finish kosztowały 44, a te fery 28, 27 coś na 34 kostki. Wpadły do szczoteczek, też są większe paczki, mniejsze, także polecam Wam tam zajrzeć, bo cena pomiędzy tymi oryginalnymi w Rossmanie, a tymi z Action jest bardzo duża, a różnica zupełnie nieodczuwalna według mnie. Też Wam polecam do higieny intymnej się zaopatrzyć w Action, bo są bardzo dobre ceny, bardzo, bardzo. Oczywiście pasty.
Jeżeli chodzi o Dealsa, do którego za chwilę przejdziemy, to tam są zawsze pasty Oral-B. W Action bywają pasty Oral-B, bo ja najczęściej właśnie te pasty kupuję, Elmex albo Oral-B, ale tym razem nie trafiłam, więc wziąłam Colgate Fresh. Też były jakieś promocje na te pasty. No i ostatnio okazało się, że mamy deficyt rękawiczek i kupiłam taką paczkę za 15 zł, coś około, z groszami chyba, 15 coś, jeden rozmiar. Ten jeden rozmiar to jest zawsze dla mnie trochę problem, bo ja mam dość małe dłonie, ale nie zauważyłam żadnych innych. Wszystkie, które były dostępne, były właśnie w jednym rozmiarze, no chyba, że jest to mnie do przodu. Ostatnia rzecz to jest Persil, który w Action był w bardzo dobrej cenie w promocji, ale uwaga, weszłam też na chwilę do Natury, drogerii, w której ten Persil był tańszy, bo był za 12 zł, a w Action był coś około poniżej 20 zł, jeżeli dobrze kojarzę. No nie mam tego paragonu, szkoda, bo zawsze Wam podaję te ceny, te możliwości. No i teraz przechodzimy do Dealsa, w którym znalazłam bardzo fajną promocję na bombonierki. Oczywiście tą piękną torbę w kotynie mogłam się absolutnie oprzeć, ale te bombonierki normalnie kosztowały 7 zł, a jeżeli kupuje się dwie, to kosztowały po 5. Więc ja zapłaciłam 30 zł, bo wzięłam ich trochę więcej i myślę, że właśnie taki prezent może pięknie się sprawdzić. O, spójrzcie na to. Albo modelko. Super, nie? Zawsze jak jestem właśnie w takich sklepach i widzę fajne bombonierki i widzę w ogóle promocje na te bombonierki, to staram się je kupować, bo a to się gdzieś pójdzie, a to jest potrzebna i mamy po prostu ją pod ręką. No i jest w dobrej cenie. Niestety chciałam wszystkie wziąć takie mleczne, mlecznych nie było. Ta czekolada gorzka może jest taka bardziej elegancka, nie wiem sama, więc wzięłam po prostu różne rodzaje. Jeszcze z bliska chciałam Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda, bo może bylibyście zainteresowani tymi gadżetami, kulami, świeczkami i mydełkiem, a w Dealsie są te bombonierki. Sinsayu znalazłam przepiękne i bardzo tanie koszulki, bo tak naprawdę wpadłam tam po koszulkę dla mojej córeczki i wyszłam, zobaczcie, z iloma w naprawdę genialnej cenie. Zostawię Wam wszystkie linki pod spodem, jeżeli byście mieli ochotę tam sobie zajrzeć. Koszulki były od 9 do mniej więcej 15 zł, ta kosztowała 12,99. Różne rozmiary i tych rozmiarów było naprawdę dość sporo. Uważam, że bardzo fajna, taka wakacyjna, pozytywna, no i fajny materiał. Ja w ogóle ostatnio uwielbiam Sinsaya i jak nie wchodzę tam stacjonarnie, to buszuję na stronie i w ogóle ten dział home decor uwielbiam. Teraz jak byłam w Sinsayu, to było nawet trochę tych rzeczy z home decor, bo jak ja jestem stacjonarnie, to raczej no, zostają same resztki, jakoś nie mogę trafić. Natomiast na stronie zawsze buszuję i coś tam znajduję. Zresztą tutaj nagrywałam Wam nieraz takie filmiki i zostawię Wam nawet ten ostatni haul w proponowanych filmach, to sobie będziecie mogli wejść, bo tam są te wszystkie pojemniki i tak dalej. Koszulka jest naprawdę bardzo fajna, ma fajny nadruk. To zostawię Wam wszystkie linki. Ta mi się niezwykle spodobała. Ona jest na 1,52 m, ale wiecie co, mi się wydaje, że te rozmiary w tym Sinsayu trochę są większe. To też zależy od modelu, ale mam wrażenie, że no ta koszulka, ja tak cały czas sprawdzałam, stojąc w kolejce do kasy, czy to na pewno jest 1,52 m, bo mi się wydaje, że to wygląda jakby to było na jakieś 1,70 m, ale jest 1,52 m i ta koszulka kosztowała 15,99 zł, no bo ona tutaj ma ten haft. Ale taka, wiecie, fajna i to nie musi być wcale tylko dla dzieci i młodzieży ta koszulka, bo myślę, że nawet fajnie można by ją było pod marynarkę założyć. Kolejna koszulka to jest taka koszulka, która kosztowała 15,99 zł, też znowu wakacyjny vibe i to jest znowu 1,52 m, a mam wrażenie, że jest taka większa ta koszulka. To wszystko też zależy od modelu. Kolejna koszulka, bardzo fajna, pozytywna, to jest taka trochę krótsza koszulka za 9,99 zł. Zobaczcie na te kolory, myślę, że bardzo pozytywny vibe, co tutaj mam napisane, West Coast 1994. No i tych koszulek było całkiem sporo, muszę powiedzieć. I w ogóle najwięcej było też z tych z haftem.
Tych było najmniej stacjonarnie, jeżeli chodzi o ilość rozmiarów, bo na przykład było bardzo dużo 1,52 m, 1,40 m, 1,64 m, ale tak 1,46 m, no to nie wiem, może dwie, ale na stronie na pewno są, także zostawię Wam tam te linki, to sobie będziecie mogli, jeżeli będziecie oczywiście mieli ochotę sobie tam zamówić, to nawet zobaczyć. Bardzo fajny kolor i tutaj jeszcze mamy taką koszulkę, która kosztowała 9,99 znowu, też taka krótsza, już trochę mniejsza, bo dla mojej młodszej córeczki Park Avenue, New York City. Taki fajny niebieski kolor, a dzisiaj w ogóle mam na sobie sukienkę z Mormois, więc też Wam zostawię linka, którą bardzo lubię i ona fajnie się sprawdza do jeansowej kurtki, do skórzanej, tak można ją przełamać, w ogóle mają super kolekcję w Mormois, to już Wam pokazywałam. Ostatnia koszulka, którą chciałam Wam pokazać, jest naprawdę super słodziutka, też mniejsza i ona też kosztowała 9,99 i w ogóle tych koszulek dla mniejszych dzieci jest tak dużo, takich słodkich, bluzy, koszulki, leginsy, tam w ogóle chyba teraz są jakieś promocje właśnie online, jak sprawdzałam. No śliczne takie, wakacyjne, mają fajne nadruki, grafiki, hafty, także wybór jest dość spory. Dajcie koniecznie znać, co polecacie z Action. Może tutaj jest coś, czego ja jeszcze nie odkryłam, a zawsze bardzo chętnie przyjmuję wszystkie Wasze rady. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze i do miłego zobaczenia. Buziaki! Pa, pa, hej!